Cześć przyjacielu, z tej strony Pablo z bloga jakzdobyćkobietę.pl. Z tego nagrania dowiesz się, jak być prawdziwym facetem w obecnych zniewieściałych czasach, a także otrzymasz za darmo prezent o wartości 197 zł. Zaczynajmy. Is this love that I'm feeling? Is this the love? Dlaczego w dzisiejszych czasach faceci są mniej męscy niż kiedyś? Wielu facetów ma złe przekonania odnośnie kobiet, przez co źle postępuje z kobietami w relacjach i w związkach. Być może też masz takie przekonania, ale nawet o tym nie wiesz. Co ciekawe, nie jest to twoja wina, ponieważ problem leży dużo głębiej, o czym się za chwilę przekonasz. Spójrz na otaczające nas środowisko i śmieciowe media, które nas bombardują komunikatami odnośnie facetów i kobiet. Czy widzisz, że obecnie niektóre kobiety są bardziej męskie niż faceci? Czy widzisz, jak w komediach romantycznych przedstawiany jest facet jako ciepły kluchy, który lata za kobietą niczym jej mały piesek, którego chowa do torebki? Takie komunikaty otaczają nas codziennie na każdym kroku. Od telewizji po reklamy na billboardach. Otaczające środowisko wpycha nam do głowy te gówniane zachowania. Jakie są tego skutki? Facet wychowany na takiej medialnej ściemie myśli, że tak należy postępować z kobietami. Dlatego jest miły, ugania się za kobietami, a później dziwi się, dlaczego to nie działa. A natury i ewolucji kobiety nie oszuka się w czasie krótszym niż jeden wiek. To, jak działa kobieta, podyktowane jest jeszcze czasami, gdzie facet polował na mamuty, a kobiety targą za włosy. Wystarczy pooglądać współczesne gówniane filmy o miłości i te wszystkie komedyjki romantyczne i porównać je z klasykami z początku lat XX wieku typu Przeminęło z wiatrem czy Casablanca. Dzieli je przepaść w tym, jak zachowuje się w nich facet. Oczywiście, jeżeli chcesz coś obejrzeć, to trzymaj się starego kina. Przede wszystkim musisz wiedzieć, aby nie koncentrować się w życiu jedynie na kobietach, a zamiast tego mieć swoje własne cele i pasje, które realizujesz. Dlaczego tak? Ponieważ jeżeli uzależnisz swoje poczucie szczęścia od kobiety, to tak naprawdę będziesz zależny od czegoś, nad czym nie masz kontroli. I co zrobisz, jeżeli kobieta odejdzie? No właśnie. Dlatego nigdy nie szukaj szczęścia w kobietach, tylko bądź facetem, który daje szczęście kobietom. Gdy to zrozumiesz i odwrócisz ten proces, zaczną dziać się cuda. Aby zdobywać wartościowe kobiety, musisz stać się wartościowym facetem. Bez tego nie pomogą ci najlepsze teksty w stylu bardzo bolało jak spadałaś z nieba. Jeżeli prowadzisz ciekawe życie, a przy tym masz szacunek do samego siebie, a twój umysł wypełniają pozytywne myśli, to jesteś na dobrej drodze. Co robić, aby kobiety lgnęły do ciebie? Przede wszystkim nie możesz mieć presji i ciśnienia, uganiając się za kobietami. Oprócz tego nie możesz tracić dla nich głowy i być gotowym zrobić dla nich wszystko. Tak samo jeśli chodzi o twoje nastawienie i podejście do kobiet. Im bardziej będziesz wywierał na siebie presję, tym bardziej będziesz się stresował. Dużo lepiej, gdy będziesz kierował się podejściem, że nic nie musisz od kobiety, a wszystko możesz. Dzięki temu nabierzesz dużego luzu w kontaktach i relacjach z kobietami. Jeżeli kobieta jest piękna i przysłania ci to racjonalne myślenie, to skup się na jej wadach. Chodzi mi o to, abyś nie idealizował kobiety, bo ona też jest tylko człowiekiem. Może jest piękna, ale za to nie jest zbyt inteligentna, albo co gorsze, ma coś z psychiką. Najgorzej, gdy trafisz na toksyczną kobietę. Tego wszystkiego nie widać na pierwszy rzut oka, bo przecież ona nie ma tego wypisanego na czole. Co innego, gdy z nią porozmawiasz i bliżej ją poznasz. Jako facet musisz być niezależny i mieć swoje życie. Kobieta nie może być twoim całym światem, ponieważ przestaniesz być dla niej wyzwaniem. Im bardziej ty chcesz, tym bardziej kobieta nie chce. I na odwrót. Im bardziej ty nie chcesz, tym bardziej kobieta chce. Być może wydaje ci się to dziwne, ale tak to działa w relacjach. Dlatego nie naciskaj zbyt mocno na kobietę. Nie pokazuj, jak bardzo ci na niej zależy, dzięki czemu odwrócisz rolę tak, aby to kobieta podążała za tobą. Bo dla kobiety najważniejsze jest to, jak się przy tobie czuje. Dlatego dawaj kobiecie emocje. Głównie pozytywne emocje, ale od czasu do czasu daj jej małą dawkę negatywnych emocji, szczególnie wtedy, kiedy na nie zasługuje. Kobiety z jednej strony chcą faceta, który jest pozytywnie nastawiony do życia, sympatyczny, uśmiechnięty, a jednocześnie musisz być męski i trochę niegrzeczny. Nie możesz być zbyt miły, ani zbyt chamski czy arogancki. Nawet gdy początkowe spotkania są zajebiste, a początki przeważnie zawsze są zajebiste, to trzymaj emocje na wodzy. Nie odsłaniaj od razu wszystkich swoich kart, nie pokazuj, jakie to masz motyle w brzuchu. A jeżeli coś ci się w kobiecie nie podoba, to wyraź swoje zdanie. Nie bój się powiedzieć jej własnego zdania. Lepiej to zrobić teraz na początku, niż się męczyć i później stracić mnóstwo czasu. A straconego czasu już nie odzyskasz. Nie podchodź do relacji z kobietą w logiczny sposób. Tak samo nie przekonuj kobiety na siłę, ani w logiczny sposób do spotkania, bo to zabija twoją atrakcyjność.
to, jakie emocje wywołujesz w kobiecie, ma przełożenie na relacje między wami i to, czy będziecie się dalej spotykać. Pokaż, że zależy ci na kobiecie, ale pod warunkiem, że ona inwestuje emocjonalnie w waszą relację. Przede wszystkim skup się na tym, co czuje kobieta i nie zwracaj uwagi na jej słowa, tylko na to, co ona robi. Oczywiście to też zależy od ciebie, ponieważ nie możesz z kobietą rozmawiać jak z kumplem w logiczny sposób o samochodach, a zamiast tego maluj obrazy w jej głowie, rozmawiaj o jej planach, marzeniach, przez co działasz na jej wyobraźnię. Pamiętaj, że kobieta zakochuje się dzięki emocjom. I tutaj masz dwa wyjścia. Albo będziesz nudny i koleżeński, albo będziesz intrygujący i seksualny. To dlatego tak wielu facetów po kilku spotkaniach z kobietą usłyszało od nich: miły jesteś, ale zostajmy przyjaciółmi. Wiara w siebie w zdobywaniu kobiet. Wiara w siebie jako faceta to podstawowa i kluczowa sprawa w relacjach z kobietami. Dlaczego? Kobiety chcą mieć faceta, który wierzy w siebie. Bądź facetem świadomym swojej wartości. Wszystko zaczyna się w twojej głowie. Od pozytywnego myślenia, od pozytywnego nastawienia i od twoich przekonań. Tak samo, jeżeli jesteś szczęśliwym facetem, to jesteś w stanie podzielić się tym szczęściem z kobietą. Musisz wyrobić w sobie przekonanie, że jesteś wartościowy i zajebisty. Jeżeli uważasz, że kobieta jest taka piękna i na nią nie zasługujesz, to tak będzie. Zawsze kieruj się podejściem, że możesz i zasługujesz na kobietę, którą spotkałeś. Zła i przesadna pewność siebie. Dużo się mówi o pewności siebie, ale mimo to niektórzy faceci mają z nią problem. Chodzi o to, że niektórzy faceci przesadzają i popadają w skrajność w tym temacie. Trzeba być pewnym siebie facetem, ale bycie pewnym siebie to nie oznacza bycie aroganckim, chamskim czy pokazywaniem, co to nie ty. Tak samo chwalenie się na lewo i prawo tym, co się posiada, też nie jest dobrym pomysłem. Bycie aroganckim i cwaniakowatym jedynie przeszkadza w relacjach. Tak samo nie chodzi o to w byciu pewnym siebie, aby pokazywać tą pewność siebie na siłę. Zamiast tego lepiej być pewnym siebie w naturalny sposób. Facet, który jest pewny siebie, nie musi nic udawać, ani nikomu nic udowadniać. W ten sposób jest wyluzowany i podchodzi do obcych kobiet bez stresu. Czuje się przy nich swobodnie, ponieważ nie zastanawia się nad tym, co ma powiedzieć kobiecie, aby się jej przypodobać, tylko swobodnie wyraża swoje myśli. Jest to dla niego zupełnie czymś normalnym, dlatego działa bardzo naturalnie. Jak zdobyć taką naturalność? Przede wszystkim zacznij od swoich myśli. Zamiast myśleć w stylu "oby tylko nie odmówiła", myśl w pozytywny sposób. Na zasadzie "ciekawe, jaką jest osobą" albo "ciekawe, czy spełnia moje wymagania". Najważniejsze w tym wszystkim jest, abyś pozbył się presji i oczekiwania na jakiekolwiek efekty i rezultaty. Kieruj się podejściem, że nic nie musisz, ale wszystko możesz. Jakie warunki stawiasz kobiecie? Aby kobieta za tobą podążała, musisz dać jej do zrozumienia, że masz wymagania wobec niej. Dlatego daj jasno do zrozumienia kobiecie, co akceptujesz, a czego nie. Jeżeli wszystko ci odpowiada u kobiety, to masz duży problem. Jeżeli nie będziesz stawiał warunków i granic kobietom, to wejdą ci na głowę szybciej niż się obejrzysz. Dzięki stawianym wymaganiom, kobieta wie, że nie jesteś łatwy. Tym samym pokażesz kobiecie, jak może zasłużyć na twoje uznanie. A tym samym pokażesz, że sam wygląd to dla ciebie za mało. To, że jest taka piękna, dla ciebie nie wystarczy. Wszystko dlatego, że jako ludzie nie cenimy tego, co łatwe i darmowe. Tak samo działa to w relacjach. Jakich facetów nie cierpią kobiety? Faceci są różni, ale są typy facetów, a także ich cechy, których kobiety szczególnie nie lubią. Przede wszystkim zdesperowanych facetów. Zdesperowany facet to potrzebujący facet. To taki facet, który stara się zrobić wszystko dla kobiety. Przymila się do kobiety i usługuje jej na każdym kroku. I myśli przez to, że jest fajny. Niestety w ten sposób pokazuje jedynie, jak bardzo zależy mu na kobiecie. A kobieta takiego faceta postrzega mentalnie na samym dnie. Przez takie zachowanie jedynie nie ma w jej oczach wartości. Powie mu, że jest fajny, ale więcej jej nie zobaczy, bo kobieta pójdzie do faceta, który wie, jak należy z nią postępować. Następny typ to nudziarz. Nudziarz to facet, który rozmawia z kobietą w nudny i logiczny sposób. Często jest przeintelektualizowany z kobietami, a także zbyt przewidywalny. Kobiety nie cierpią nudziarzy. Nudziarz nie potrafi dać kobiecie emocji oraz z nią flirtować. Nie buduje napięcia w związku i nie sprawia, że kobieta czuje się przy facecie prawdziwą kobietą. Następny typ faceta to bez poczucia humoru. To facet, który bierze wszystko zbyt serio i zbyt poważnie, a przy tym nie ma dystansu do samego siebie. Poczucie humoru jest dla kobiet bardzo ważne. Dzięki poczuciu humoru kobieta będzie dobrze bawić się przy tobie, a oprócz tego zbudujesz luz w interakcji między wami.
dzięki poczuciu humoru wyrwiesz kobietę z nudy i codziennej rutyny. Facet musi sprawić, aby kobieta się przy nim uśmiechnęła oraz dobrze czuła. Następny typ faceta to facet bez własnego zdania. Czyli taki facet, który na wszystko pozwala kobiecie i nie stawia jej żadnych wymagań oraz warunków. Może to wynikać ze zdesperowania faceta, a także z braku jego pewności siebie. Kwestią czasu jest tylko, gdy kobieta wejdzie takiemu facetowi na głowę i zrobi z niego swojego pantofla. Następny typ faceta to rycerz na białym koniu. Czyli jednym słowem taki facet to wybawca kobiety od złego świata. Jest dla niej miły i boi się ją dotknąć, aby jej przypadkiem nie zranić. Brak kontaktu fizycznego, czyli dotyku, całowania i seksu sprawia, że jest tylko miłym facetem i wpada w pułapkę przyjaciela. Następny typ faceta to niezadbany i nieogarnięty życiowo. To taki facet, który nie dba o swoją atrakcyjność, a także o swój wygląd, a w skrajnych przypadkach nawet o higienę. Jest także niezaradny i nieodpowiedzialny życiowo. Podąża biernie przez życie bez celu i pasji. Przeważnie to taki mamisynek. Następny typ, przedostatni już, to cwaniak, czyli facet zbyt pewny siebie lub taki, który udaje twardszego niż jest, przez co kobiety szybko to wyczują. Oprócz tego jest arogancki i się przechwala. Oczywiście cwaniak działa na niektóre kobiety pozytywnie, ale jeśli chodzi o większość kobiet, to generalnie je odpycha od siebie. Ostatni typ faceta to stalker, czyli facet, który nachodzi i przytłacza kobietę w postaci nękania, dzwonienia oraz prześladowania jej. Stalker bierze numer telefonu od kobiety, po czym nieustannie do niej wydzwania albo wysyła setki SMS-ów. Może także wysyłać do niej maile, czy nawet kwiaty, których kobieta nie chce. Oprócz tego sprawdza i kontroluje każdy krok kobiety. Nie tędy droga. Wiesz już, jakich facetów kobiety nie cierpią, więc może warto być miłym dla kobiet? Wielu facetów usłyszało od kobiety: miły jesteś, ale... I w tym miejscu rozpoczyna się porażka z kobietami. Bo prawda jest taka, że bycie miłym dla kobiet do niczego nie prowadzi. Kobieta mówi do ciebie, że jesteś miły, przez co uważa: jesteś nudny, nie ma chemii między nami, zostańmy przyjaciółmi. Mam nadzieję, że nie znasz tego z doświadczenia. Oczywiście, taki facet wtedy wpada jedynie do kręgu przyjaciół kobiety. Niektórzy faceci są zbyt mili dla kobiet, a później dziwią się, że kobiety nie traktują ich poważnie. Być może dajesz kobiecie całego siebie, ale nie otrzymujesz tego samego od niej. Musisz przestać być dla niej taki łatwy i oddawać się jej za piękne oczy. Wszystko dlatego, że musisz stawiać warunki kobiecie i mieć wymagania co do niej. Tak samo musisz być wyzwaniem dla kobiety. Dawaj kobiecie siebie, ale wymagaj też w zamian. Co zrobić w takim razie, aby nie wpaść w pułapkę bycia miłym i grzecznym facetem? Przede wszystkim musisz pokazać kobiecie swoje męskie cechy oraz rozkręcić emocje kobiet. Musisz pokazać jej, że masz jaja. Po pierwsze, twoja seksualność. Wielu facetów nie robi nic seksualnego z kobietą. Nie mam tutaj na myśli seksu na pierwszej randce, tylko chodzi o to, jak na nią patrzysz i jak się zachowujesz przy kobiecie. Czy podejmujesz wybory za kobietę, czy flirtujesz z nią, troczysz się, jesteś zadziorny. Następnym krokiem jest dotyk kobiety i całowanie jej, wtedy, kiedy ty masz na to ochotę, bez pytania kobiety o pozwolenie. Oczywiście, jeżeli widzisz jej sygnały zainteresowania, to naturalne. Po drugie, twoja wartość. Jeżeli widzisz piękną kobietę i zaczynasz ją stawiać wyżej od siebie, to popełniasz duży błąd. Musisz traktować kobietę na luzie, ponieważ ona też jest tylko człowiekiem. Dlatego zamiast stawiać kobietę wyżej od siebie, to ty bądź ponad kobietą. Dzięki temu dużo łatwiej poprowadzisz relacje, nawet z najpiękniejszymi kobietami. Po trzecie, bądź nieprzewidywalny. To mocna cecha, dzięki której twój związek przetrwa próbę czasu. Kobiety nie cierpią nudnych facetów, a bycie przewidywalnym jest nudne. To dlatego wiele kobiet, mimo że jest dobrze traktowane przez swoich facetów, po pewnym czasie się nimi nudzi. A każda kobieta znudzona to tylko krok od zdrady albo rozstania się. Daj kobiecie emocje, a będzie czuła pożądanie. Musisz być dla kobiety wyzwaniem. Dawaj kobiecie emocje, a przy tym bądź towarzyski, pozytywny i uśmiechnięty. A oprócz tego bądź pewny siebie i odważny. Miej swoje zdanie w życiu i stawiaj na swoim. Facet podejmuje ryzyko i nie boi się wyzwań. Czy warto być romantycznym facetem? Być może widziałeś ten stek bzdur w obecnych komediach romantycznych, jak to facet zdobywa serce kobiety. Jeżeli tak, to proponuję zacząć oglądać filmy z początku XX wieku, jak
przeminęło z wiatrem czy Casablanca, aby to z nich czerpać inspiracje i porównać z tym gównem, które serwują nam obecnie w telewizji. Prawda jest taka, że na początku relacji nie możesz być romantykiem. Na początku związku musisz pokazać kobiecie się jako facet z krwi i kości. Liczy się twój męski charakter i to, czy masz jaja. Najpierw musisz wytworzyć kobiecie właściwe zainteresowanie, a na romantyka przyjdzie czas później, gdy rozkochasz kobietę w sobie. Dopiero gdy kobieta zainwestuje w wasz związek, warto pokazać swoją romantyczną postawę. Warto wspomnieć, że na początku znajomości nie dawaj kobiecie żadnych kwiatów ani prezentów. To musi poczekać do momentu, gdy zbudujesz zainteresowanie kobiety poprzez emocje. Nie bądź romantykiem na początku, bo odniesiesz skutek odwrotny od zamierzonego. Wiesz już, że nie warto być miłym facetem, nie warto być romantykiem, a co w takim razie z byciem niegrzecznym facetem? Czy w takim razie warto być niegrzecznym facetem? Są faceci, którzy działają na kobiety niczym lep na muchy. Dlaczego tak jest? Powodem jest sama natura i ewolucja, która popycha kobiety do takiej sytuacji, mimo że często same nie wiedzą, dlaczego tak jest. I logicznie jest to sprzeczne nawet z ich myślami. Pewny siebie facet nigdy nie stawia kobiety wyżej od siebie. Jeżeli myślisz, że kobieta jest lepsza od ciebie, to automatycznie zabijasz w sobie poczucie pewności siebie. Dlatego zawsze stawiaj się ponad kobietami, nawet tymi najpiękniejszymi. Musisz czuć, że zasługujesz na kobietę i jesteś od niej lepszy, dzięki czemu będziesz czuł się swobodnie przy niej. Nie szukaj w kobiecie akceptacji, a będziesz dla niej atrakcyjny. Nie możesz przez cały czas mówić kobiecie, że jest taka piękna i słodziutka. Stanie się to dla niej nudne, tylko od czasu do czasu powiedz jej, co ci się w niej nie podoba. Jeżeli na to zasłuży, to daj jej małą dawkę negatywnych emocji. Nie bój się nakrzyczeć na kobietę, jeżeli na to zasługuje. Dla przykładu, jeżeli powiesz kobiecie, że podobasz mi się, ale wolę blondynki, albo podobasz mi się, ale wolę młodsze, to wbijesz jej malutką szpilkę w jej poczucie wartości. Podczas rozmowy z kobietami drocz się z nimi zamiast rozmawiać logicznie. Musisz połączyć bycie miłym z lekko chamskim, tak aby kierować się swoim egoizmem, a nie uczuciami kobiet. Musisz być dla kobiet słodkim skurwielem. Najważniejsze jest to, co ty czujesz. Tak samo miej wyjebane na to, czy się spotkacie, czy nie. Czasami, gdy lekko zniechęcisz do siebie kobietę, ona będzie bardziej nakręcona na ciebie. Niegrzeczny facet to taki wrażliwy dupek, który działa na kobiety. Ale to wszystko musisz stosować z umiarem i wyczuciem. Jeżeli przegniesz, to będzie po tobie. Bądź bezpośredni z kobietami, stawiaj im wymagania i miej swoje zdanie, dzięki czemu będziesz dla nich atrakcyjny. Kobiety nie chcą nudy, monotonii i rutyny, a za to chcą doznań i emocji. Jeżeli będziesz zbyt miły, to kobieta straci tobą zainteresowanie. Dlatego bądź nieprzewidywalny i miotaj jej emocjami. To kobieta ma czuć, że może cię stracić, a nie że jesteś na każde jej zawołanie. Nigdy nie pokazuj swoich słabości przy kobiecie. Tym samym, jeżeli kobiecie coś się nie podoba, to pokaż jej, gdzie są drzwi. Pamiętaj, że niegrzeczny facet to taki, który idzie swoją drogą i wie, czego chce od życia. Dlatego jest pewny siebie. Jego życie jest niestabilne i niebezpieczne, ale dzięki temu nie jest nudne, bo bezpieczeństwo to nuda. Dlatego tym lepiej, jak masz emocjonujące pasje, typu sporty ekstremalne czy nawet jazda motocyklem. Niegrzeczny facet wie, czego chce od kobiety oraz stanowi dla niej wyzwanie. Często jest impulsywny, ma silne męskie cechy. Dlatego pracuj nad swoją pewnością siebie, ćwicz asertywność i panuj nad emocjami. Jeżeli pokażesz kobiecie słabości w związku, jak i w życiu, to kobieta cię oleje. Kobieta nienawidzi, gdy facet jest słaby, i mam tutaj na myśli nie tyle fizycznie, co chodzi o psychikę, a także jeżeli jest nieogarnięty życiowo. Kobiety ciągnie do mocnych psychicznie facetów, którzy się nie poddają. Musisz wiedzieć, czego chcesz od życia i iść w tym kierunku, dążyć do tego. Bądź facetem, który jest lekko nieosiągalny dla kobiety, ale nie przeginaj w tym temacie, bo całkowicie ją stracisz. Nawet już będąc z kobietą, to cały czas ją zdobywasz i to bez końca. To taka nieustanna gra, bo w przeciwnym wypadku kobieta straci tobą zainteresowanie. Kobiety nie kierują się logiką, tylko emocjami. Filmowy przykład z niegrzecznego chłopca to Piraci z Karaibów albo film Drive z Ryanem Goslingiem. Jak widzisz, niegrzeczny facet przyciąga kobiety. Ale nie musisz być od razu niegrzecznym facetem, jeżeli taki nie jesteś. Zamiast tego zastanówmy się, jakie cechy faceta przyciągają kobiety. Kobieta zawsze na poziomie podświadomym szuka dla siebie samca alfa. I to wynika z jej natury i ewolucji. Chodzi o przetrwanie jej dzieci, a dokładnie chodzi o przekazanie genów. To dlatego w naturze matki tak zaciekle bronią swojego potomstwa. Tu nie chodzi o nią, tylko o przetrwanie jej genów. Dla kobiety samiec alfa to największa szansa, aby potomstwo przetrwało. Sprawdźmy w takim razie, jakie posiada
cechy samiec alfa, a następnie rozwija je w sobie. Przede wszystkim samiec alfa ma pasję i cele w życiu, zamiast dawać nieść się losowi. Jest także odpowiedzialny, zamiast obwiniać świat dookoła. Wie, czego chce od życia oraz od kobiet. Prowadzi, zamiast pytać o pozwolenie. Utrzymuje kontakt wzrokowy, zna swoją wartość, jest zdecydowany oraz podejmuje decyzje. Oczywiście to tylko niektóre z cech, które posiada samiec alfa. Ważne, abyś rozwijał je w sobie, dzięki czemu będziesz bardziej atrakcyjny dla kobiet. A co w pierwszej kolejności sprawi, że będziesz postrzegany przez kobiety jako prawdziwy facet z jajami? Przede wszystkim twoja pewność siebie. Pewność siebie to kluczowa sprawa w relacjach z kobietami, ponieważ jest najbardziej pociągająca dla kobiet. Praca nad pewnością siebie to proces, który tak naprawdę nie ma nigdy końca. Zawsze możesz pracować nad tym, aby być jeszcze bardziej pewny siebie. I to nawet przez wiele lat. Pewność siebie to m.in. robienie tego, na co masz ochotę, oraz poczucie, że zasługujesz na kobietę. Dzięki temu wiesz, że nie jesteś gorszy od niej i możesz z nią być. Pewność siebie jest także ci potrzebna, aby zrobić pierwszy krok do kobiety. M.in. po to, aby do niej zagadać, a także aby prowadzić kobietę w relacji. Pewność siebie przyda ci się na każdym kroku w życiu, nie tylko z kobietami. Wychodząc codziennie ze swojej strefy komfortu i robiąc rzeczy, których się boisz, świetnie zwiększasz swoją pewność siebie. Następna kwestia to zaradność i ogarnięcie życiowe. Kobieta chce mieć zaradnego faceta, bo to przekłada się na jej byt oraz waszych dzieci. Ma także zapewnione bezpieczeństwo, ponieważ ma podstawowe środki do życia. Masz także pieniądze na wygodniejsze życie i poznawanie świata dzięki podróżowaniu. Dlatego warto podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i ambitnie dążyć do celu. Kolejna kwestia to silny fizycznie. Dawno temu, gdy facet chodził na polowanie, to było priorytetem. Obecnie nie jest to tak ważne, ponieważ jedzenie nie pozyskuje się z polowania, tylko z robienia zakupów w sklepie. Świat poszedł do przodu, ale psychika kobiet została na poziomie sprzed lat, czyli wtedy, gdy facet przynosił jedzenie do jaskini. Dlatego podświadomie kobiety ciągnie do zdrowych i silnych facetów. To także jest gwarancją zdrowego potomstwa. Niech moc będzie z tobą. Kolejna kwestia to silny charakter. Pracuj nad swoim charakterem, bo silny charakter jest pożądany przez kobiety. Charakter to twoja konsekwencja, własne zdanie, zdrowa upartość, niezmienianie zdania czy wewnętrzny spokój. To wszystko imponuje kobietom. Trzymanie emocji i zachowywanie spokoju w trudnych sytuacjach wymaga pracy nad sobą, ale zdecydowanie warto to robić. Następna kwestia to szacunek do kobiet. Mając szacunek do kobiet, możesz mocno zyskać na wartości w ich oczach. Szacunek do kobiet to zgłębianie ich potrzeb oraz nieocenianie ich, szczególnie po pozorach, a pozory mylą. Dzięki temu kobieta czuje się przy tobie komfortowo, ufa ci i jest z tobą szczera. To rozumienie ich emocji oraz psychiki, tego co nimi kieruje i jak podejmują decyzje. Będziesz wiedział, dlaczego postępują i robią tak, a nie inaczej, a to z kolei bardzo ułatwia relacje z nimi. Szczera rozmowa z wieloma kobietami to najlepsza droga do poznania ich wnętrza. Czas na ostatni element. Bądź dawcą orgazmów. Kobiety lubią seks. Lubią pod warunkiem, że mają z niego przyjemność. Kobiety rozmawiają na temat seksu i tego, czy facet spełnia ich potrzeby. Jeżeli nie jesteś dobry w te klocki, to jak najszybciej musisz się poprawić, bo kobieta może znaleźć sobie zastępstwo w tym temacie. Twoim celem jest, aby kobieta była zadowolona i spełniona ze współżycia. Odkryj jej fantazję i dawaj kobiecie orgazm. Podsumowując. Przede wszystkim przestań oglądać obecne filmy o miłości i komedie romantyczne. Chcąc zdobyć kobietę w ten sam sposób, w prawdziwym życiu poniesiesz jedynie porażkę. Życie to nie film. Po drugie, nie szukaj szczęścia w kobietach. Zamiast tego, miej pasję w życiu i bądź szczęśliwy, aby dzielić się tym szczęściem z kobietami. Po trzecie, zamiast się stresować, podejdź do kobiet bez presji i bez ciśnienia. Po czwarte, kieruj się zasadą, że nic nie musisz, ale wszystko możesz. Po piąte, bądź wyzwaniem dla kobiety. Po szóste, nie działaj na logikę kobiet, tylko na ich emocje. Po siódme, kobiety chcą mieć faceta, który wierzy w siebie. Po ósme, stawiaj warunki oraz wymagania kobietom. Po dziewiąte, nie bądź facetem, którego nie cierpią kobiety. Po dziesiąte, rozwijaj w sobie cechy samca alfa. Pracuj nad sobą i skup się, aby rozwijać przede wszystkim swoją pewność siebie, zaradność i ogarnięcie życiowe, siłę fizyczną, siłę charakteru, szacunek do kobiet oraz bądź dawcą orgazmów.
Napisz w komentarzu, który sposób Ci się najbardziej podoba. Na koniec mam dla Ciebie jeszcze obiecany prezent. Aby go odebrać, wejdź na stronę jakzdobyćkobietę.pl/poradnik, następnie wpisz maila, na którym odbierzesz poradnik, tak jak obiecałem, czyli otrzymasz go za darmo. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w następnym nagraniu. Pozdrawiam, zdobywco.